Mój tata miał bardzo określony system wartości, którego się bardzo mocno trzymał i dlatego też śpiewał takie, a nie inne teksty. Ale w swojej twórczości najbardziej skupiał się na wolności słowa, aby nie bać się mówić tego, co się uważa, i to najbardziej cenił w ludziach. Wolność artystycznej wypowiedzi jest przede wszystkim dla mnie pozwoleniem sobie przekazać wszystkiego, co ma się w środku swojej duszy, i nie banie się tego, nawet kiedy są niesprzyjające wiatry dookoła ciebie. To jest bardzo ważne, żeby czuć się komfortowo, żeby walczyć o swoje i swoje przekonania. Wolność jest bardzo ważna dla każdego człowieka i wydaje mi się, że jest to gdzieś podstawa, to jest gdzieś głęboko bardzo zakorzenione w nas i w naszym DNA. Oczywiście nie miałam okazji doświadczyć momentu, w którym nasz kraj był zniewolony i to nie było tej fizycznej wolności. Teraz żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie mamy wolność słowa. Ale dla mnie wolność jest bardzo ważna. To, że mogę się ubierać tak, jak chcę, to, że mogę powiedzieć, co chcę, i nie boję się konsekwencji takich, że ktoś, jeżeli powiem coś wbrew, wyśle mnie do więzienia. No, a mój tata w takich realiach żył tak naprawdę. To, co robił, to, co śpiewał, no, można było powiedzieć, że nie było legalne. Chociaż robił wspaniałą i bardzo ważną rzecz. I dlatego to wszystko działało, dlatego śpiewał w tych pokoikach tak naprawdę. Potajemne spotkanie to było niesamowite i niesamowita jest taka potrzeba przede wszystkim ludzi wolności.